Witam, nazywam się Jan Czaja, pochodzę z Tarnowa w województwie małopolskim, a mój projekt nosi nazwę Inteligentna Mapa Smogowa. Jego opiekunem jest Piotr Kapustka. Projekt można podzielić na dwie części. Pierwsza część to sieć czujników, które zbierają informacje na temat zanieczyszczeń oraz siły i kierunku wiatru. Czujniki komunikują się z centralką poprzez interfejs LoRa, dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa infrastruktura w postaci dostępu do internetu. Czujniki są również na tyle energooszczędne, by można je było zasilać z paneli fotowoltaicznych tam, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. Druga część projektu jest program, algorytm, który na podstawie danych zebranych z czujników oraz z miejsc, które udostępniają podobne dane, będzie starał się wyznaczyć, skąd pochodzi źródło zanieczyszczeń. Tworzę ten projekt, gdyż zanieczyszczenie powietrza jest problemem nas wszystkich. Co roku na różne kampanie informacyjne o smogu i innych rodzajach zanieczyszczeń przeznacza się duże fundusze, lecz nie przynosi to wielkich efektów. Dzięki inteligentnej mapie smogowej będzie można wyznaczyć, skąd pochodzi zanieczyszczenie, dzięki czemu łatwiej będzie się go pozbyć i realnie wpłynąć na powietrze, jakim oddychamy.